Dobry wieczór, kochani. Jesteśmy we dwie, jak zwykle, ale troszkę zmieniłyśmy tematykę naszych spotkań. Nie, wiesz, i sytuacja się zmieniła. Dokładnie. Postanowiłyśmy, że będziemy się starały teraz łączyć w miarę możliwości z naszymi właśnie braćmi, siostrami, z naszymi sąsiadami na wschodzie. Dziś naszym rozmówcą jest ksiądz Krzysztof Sapalski. Nasz ksiądz pochodzący z naszej diecezji, nasz ksiądz diecezjalny, który przebywa obecnie w południowej części Ukrainy. Tak jak nam powiedział, są to ostatnie parafie na południu należące do Lwowa, w zasadzie przy granicy rumuńsko-mołdawskiej. Także witamy serdecznie księże Krzysztofie. Dziękujemy, że ksiądz Krzysztof dzisiaj zgodził się właśnie na tę krótką rozmowę z nami na temat też aktualnej sytuacji na Ukrainie. Witam serdecznie, szczęść Boże. W jakim miejscu jest ksiądz dokładnie teraz? Dokładnie pracuję w Czerniowcach. To jest takie miasto na pograniczu właśnie z Rumunią, z Mołdawią. Tutaj ostatnie miasto takie duże przy samej granicy właśnie z innymi państwami. Tutaj pracuję 21 rok, w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że biskupi tego nie słyszą. Nie wiemy, może nas oglądają. Księże, proszę nam powiedzieć, jak w tym momencie, w tym regionie, w którym ksiądz przebywa, wygląda sytuacja? To znaczy, u nas jeszcze nie było bombardowania żadnego. Właśnie teraz trwa alarm przeciwlotniczy. Dwa razy na dzień, czasami w nocy taki alarm się odzywa, biją dzwony i ludzie schodzą gdzieś do piwnic, kto gdzie może. No ja zostaję w kościele, bo jak zbombardują mi kościół, to już nie mam dlaczego żyć więcej. No właśnie, a jakie jest to nastawienie, jakie są morale Ukraińców? Bo to znaczy, dużo do nas dociera do Polski i naprawdę podziwiamy całym sercem, że tak zaciekle walczą. Oglądam tą samą telewizję, co i wy. Aha. Ale ma ich ksiądz też obok siebie. Mam ten... Na żywo oglądam przez okno, a wiadomości oglądam w polskiej telewizji. Co tutaj się dzieje? No, obraz jest taki, jak widzicie, sami macie odbiorniki. Mhm. I wierzymy, że martwicie się, ale tutaj o ten region no, nie ma się tak bardzo co martwić. Tutaj jest takie miejsce, gdzie przybywają ludzie właśnie tam ze wschodu. U mnie w domu mieszka teraz obecnie 25 osób z Charkowa i z Doniecka. Jutro spodziewamy się jeszcze ich znajomych, którzy dojadą, także będzie gdzieś koło 30 paru osób. A jak wygląda właśnie posługa duszpasterska w takich czasach właśnie niepewnych, czasach wojny, konfliktu? No, posługa duszpasterska wygląda tak jak w Polsce, modlimy się cały czas na okrągło i tutaj żołnierze cały czas proszą o modlitwę, błogosławimy naszych parafian, którzy jadą tam na wschód, a przyjmujemy tych ze wschodu u nas. A no pomagamy. To są więcej jak bracia. Skoro są dla Polaków braćmi, to dla nas są więcej jak braćmi. A jaka pomoc jest teraz najbardziej potrzebna tam, gdzie ksiądz jest, ale pewnie szczególnie dla tych ludzi, którzy właśnie docierają ze wschodu, z Charkowa, tak jak ksiądz wspominał, z tych bombardowanych miast? Staramy się dać im to, co daje Polska. No, jesteśmy dumni, że jesteśmy tutaj Polakami, chociaż ja mam już takie dokumenty, że jestem prawie Ukraińcem. Ja w Polsce nie byłem półtora roku. A staramy się zabezpieczyć ich dachem nad głową. A czasami pomagamy przy ewakuacji przez granicę rumuńską, czy ktoś tam prześpi, jedzie na Mołdawię, bo to trzeba, żeby robili sobie takie przystanki. W perspektywie czeka jeszcze na przykład kolejka do Rumunii parę dni, czy
no, nawet na pieszo to przynajmniej gdzieś całą dobę trzeba stać. A czy da się jakoś, jak właśnie wspierać tak psychicznie, emocjonalnie właśnie osoby, które uciekają z tych rejonów, tych najbardziej atakowanych? To znaczy się, no trudno powiedzieć, czy psychicznie, staramy się jakoś, kiedyś oni na nas mówili, że jesteśmy banderowcy, bo jesteśmy z zachodniej Ukrainy, a oni są wschodnia Ukraina, troszkę inna, jak to się nazywa, inna mentalność ich i nasza. My byliśmy kiedyś pod zaborem austriackim, oni pod zaborem rosyjskim i ci ludzie no rzeczywiście mają takie korzenie rosyjskie. My czasami tego nie rozumiemy, ale tutaj, którzy do mnie przyjechali, to są naprawdę, jestem pełen podziwu, bo w tym nieszczęściu, jakie ich spotkało, oni tutaj przyjeżdżają i mówię, ja już zapomniałem rosyjski, bo się uczyłem go 40 lat temu, a oni mówią, my chcemy się uczyć ukraińskiego. Ja mówię, no na ile ja też ukraiński znam, to będziemy ten. I im mówią, że bardzo przyjemnie się rozmawia po ukraińsku. Chcą, w domu rozmawiali po rosyjsku, a tutaj przyjechali do nas i chcą mówić po ukraińsku. Księże, a ksiądz ma też doświadczenie, bo jak ksiądz wspomniał, jest ksiądz już wiele lat na Ukrainie. My teraz przyjmujemy uchodźców, przyjmujemy te osoby, które uciekają przed wojną, znajdują schronienie w Polsce, w polskich rodzinach. Tak z doświadczenia, jak właśnie do tych osób podejść, czego na przykład nie robić teraz, bo to jest myślę dla wielu Polaków taka zagwozdka. Co robić, żeby im nie zaszkodzić, a po prostu im pomóc w tym trudnym czasie? Chyba ich oswoić z sobą. Mhm. Wy też jesteście z zachodu, a oni są ze wschodu. Wy jesteście propaganda amerykańska, a oni są putinowska. Ale jak parę dni ich odczują, też dla Polaków taka rada, żeby się nie zrażać. No wiadomo, że czarne owce są wszędzie i niektórzy przyjeżdżają tam do Polski, no bo taka jest możliwość, o, powiedzmy. Mm-hmm. I mogą też być różne zachowania i no, ktoś tam jest pijany, ktoś tam nie umie się zachować. No trudno, musimy się z tym pogodzić i w takich warunkach trzeba pomagać. Do mnie też przyjechali tacy ludzie, no i są jacyś tam nawet chłopcy, ale no oni są w IT, pracują i też walczą z Putinem jak mogą, jak umieją, a naprawdę nie ma takiej, żebyśmy nie szukali, że co wy tutaj robicie, żyjecie na naszej łasce, na naszym garnuszku, a weźcie się do roboty, bo no, my jesteśmy tutaj na Ukrainie, ale też się takie zdarzają wypadki. Mhm. A właśnie jak weryfikować informacje dotyczące całej tej sytuacji na Ukrainie? Bo w sieci pojawia się dużo dezinformacji i tak właśnie jakby ksiądz ze swojego też doświadczenia mógł nam doradzić, gdzie najlepiej, gdzie jest najwięcej tych sprawdzonych źródeł, tak? Żeby, proszę? Gdzie moglibyśmy szukać takich sprawdzonych źródeł informacji, żeby tak? Też nie dać się tej propagandzie i tej wszechpanującej dezinformacji w tym czasie? Bo też mówi się, że to jest wojna prowadzona na dwóch poziomach w zasadzie. No ja z tego, co obserwuję nawet w polskich mediach, to tam nie ma takiej dezinformacji. No. My wszystkiego nie sprawdzimy i tych też ludzi nie sprawdzimy, którzy do was przyjechali. No, czas pokaże i kto kim jest i jak to wygląda. Mm-hmm. A księże, jeszcze takie pytanie o język, bo dla nas no, mieliśmy już też doświadczenie takie, prowadząc właśnie rozmowy z rodzinami, które tutaj zamieszkały na terenie diecezji tarnowskiej.
No i jest on trochę niezrozumiały. Jeśli ktoś nie miał do czynienia z językiem rosyjskim, a załóżmy zna języki romańskie czy język angielski, to może rzeczywiście mieć problem. Czy próbować go oswajać z językiem polskim, tych naszych tutaj przybyszów, czy raczej, nie wiem, starać się tłumaczyć, czy używać translatorów? Bo... Nie, powiedzmy tak, jak ktoś jest głodny albo chce spać, to się dogadacie. Czyli w ten sposób. Jak kiedyś byłem, trzeba się uczyć języków. Ja nie znam żadnego oprócz rosyjskiego i ukraińskiego, ale kiedyś byłem na TZ w Budapeszcie. Mm-hmm. I mieliśmy tam problemy ze świnką u jednej naszej osoby i potem jedziemy odwieźć ją tak do izolacji i wiezie nas Austriak i no to po niemiecku rozmawia z tą naszą dziewczyną, a pyta się, skąd jesteś? Ona mówi, no z Ukrainy. No to gawarysz po rosyjsku, no nie ten Austriak. A ona mówi, a wy skąd znacie rosyjski? Хорошо, що ja znaju цю мову. Także ten, ja już zapomniałem polski język, czasami brakuje mi słów. Ale dobrze sobie ksiądz radzi, tak. Ale za to ja tutaj mieszkam, radzę sobie, tak? Radzę sobie, wszystko zrozumieliśmy. Myślę, ja tutaj mieszkam na granicy z Rumunią, to teraz staram się wykorzystać te parę słów, które się nauczyłem po rumuńsku i ten. I chcemy organizować pomoc tutaj przez rumuńską granicę, bo mamy blisko i nawet z mojej rodzinnej parafii i mój ksiądz rodak i z parafii, gdzie pracowałem, tam ludzie się organizują i próbujemy przerzucić jakąś pomoc tutaj właśnie przez rumuńską granicę. Ja też mam już za 20 lat trochę kontaktów tutaj na Ukrainie, ale no to jest ciężka sprawa. No, może się uda. Ja chyba znam tylko ciefacz po rumuńsku, ale myślę, że przynajmniej... Ciefacie? Ciefacie, czyli tak. co robisz? Co robisz? Tyle się da uczyłam. Księże, to jeszcze... Trzeba mówić lukre, czyli pracuję. Pracuję, no to cały czas na posterunku. Księże, to jeszcze prośba taka na koniec, bo myślę, że dużo nas ogląda diecezjan, albo przynajmniej docieramy do i młodych, i starszych. Jakby ksiądz jakieś słowo też do nich mógł skierować, bo na pewno wiele osób się też martwi właśnie, co będzie dalej i też o naszych kapłanów, którzy są za tą wschodnią granicą. Co będzie dalej, to chyba... Pan Bóg wie. Pan Bóg wie i może jacyś prorocy. Ale powiem wam, że jestem dumny z Polaków, z diecezjan. Po prostu moja tutaj teraz rola i praca to odpowiadać na telefony, na SMS-y, co tutaj się dzieje i czasami no, to jest męczące, ale to też jest wyraz takiej solidarności, chęci pomocy i no, to jest piękne, żebyśmy byli i trzymali się razem i do końca. Czas na pomoc to dopiero przyjdzie, bo to, co zrobiła ta wojna, to dopiero będzie się odbijało przez nawet pokolenia, będziemy budować tą Ukrainę. Kiedyś oglądałem ten film Sługa Narodu i jestem takim zwolennikiem naszego prezydenta Zelenskiego. Jestem dumny, że jestem tutaj na Ukrainie. I z tego człowieka. Moim parafianom kiedyś mówiłem, że jeśli on zrealizuje w swoim, no, jak będzie prezydentem, scenariusz tego filmu, to będzie coś pięknego. I tutaj będzie Ameryka. Powiedziałem o tym mojemu bratu, to on mówi, to zrób mi wizę, żebym przyjechał kiedyś na Ukrainę. Wy też postarajcie się, bo jeśli no, zakończy się ta wojna i zostałaby ta jedność na Ukrainie, to tutaj jest potencjał niesamowity, bo są bogactwa, są ludzie dobrzy, którzy chcą pracować. Sami wiecie, że w Polsce dużo pracuje Ukraińców i chyba dlatego tak Polska się zaangażowała w tą pomoc, bo ma dużo znajomych. Na Ukrainie, którzy tam pracowali, którzy pochodzą właśnie z Polski.
I jeśli by te dwa narody się objednały rzeczywiście, i jeszcze powiedzmy Wielka Brytania nawet, to szybko można się odbudować i nawet nie zapomnieć o tej wojnie. I będzie tutaj rzeczywiście, to jest spichlerz dla całego świata i też potencjał niesamowity. Mhm. Także dziękuję bardzo za wszelaką pomoc, troskę, pamięć. No, może zaraz jest to zrobione wszystko chaotycznie, bo to jest wojna, prawda? I nawet nie brakuje słów czasami na podziękowania i sposobu, jak z tego skorzystać. Myślę, że tak jak biskup w takim komunikacie i w tej biskup Andrzej, żeby zorganizować tą pomoc, jakoś usystematyzować, to jest bardzo mądre. Bo zaraz pomagajcie tym ludziom, którzy tam przyjechali. My jeszcze tutaj mamy z czego żyć, ludzie się zabezpieczyli trochę na wojnę. Wczoraj dzwoniłem do biskupa naszego Edwarda, który jest koordynatorem tej pomocy tam we Lwowie i mówi, słuchaj, od ciebie tam z Nowego Sącza przyszły 4 tiry z Fakro jedzenia, ale muszę dać do Kijowa. Ja mówię, dawajcie gdzie chcecie, naprawdę, ale mówi od ciebie, bo to jest Nowy Sącz, to jest ty stamtąd jesteś. Tak, no, takie słowa to budują i no, dają taki wielki potencjał, żeby jeszcze się starać, żeby tym ludziom pomóc, a Pan Bóg sobie poradzi i jakoś to wynagrodzi. Bardzo dziękujemy za te słowa. Oby następne dni były lepsze. Tak, nas to też tak buduje i pokazuje, że jesteśmy jednością. Naprawdę to zjednoczenie jest niesamowite. A jeśli chodzi o prezydenta, to my sami jesteśmy z niego dumni. Chyba wszyscy pomału czujemy, że to jest taki prezydent, który walczy nie tylko o Ukrainę, ale też i wolność i demokrację całej Europy. Także... Moja mama mówi, że bardziej go lubi jak mnie. No to... Księże, modlimy się o pokój, nie ustajemy w tych modlitwach tu w Polsce. Będziemy pomagać jak możemy. Jesteśmy sercem z Ukrainą. A my modlimy się za was, żebyście nie ustawali. Dziękujemy. I bardzo dziękujemy za ten czas, który nam ksiądz dzisiaj poświęcił w ten wieczór. I pozwalamy się też wyspać, bo w Ukrainie już troszkę późno. Nie, jeszcze nie jest tak późno, ale dziękuję i wy się też wyśpijcie. Wszystko będzie dobrze. I tak Pan nam nie da zginąć tutaj. Bardzo dziękujemy za te pokrzepiające słowa i za tę rozmowę. Szczęść Boże. Z Bogiem. Do spotkania. Kiedyś się spotkamy, tak, albo przyjedziecie do mnie. O, z przyjemnością. Zróbcie sobie wizę. Z przyjemnością. Bóg zapłać. Dobrej Bogiem nocy. Zapraszam. Bóg zapłać. Dobrej nocy. Szczęść Boże. Po ukraińsku la revedere, notte bune. Po rumuńsku. A po ukraińsku na dobranicz. Na dobranicz. Słodkich snibam. Dziękujemy. I sława.